Powiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, o wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwie i wiersz na dary. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas nie ma trochę miejsca, bądź z wiernych mi najwierniejsza i mnie weź sobie do serca. Zanim ci synku litera treść drukowaną obnażę, będę jak księgi otwierać wszystkie nasze cmentarze. Wszystkie po polach mogiły nauczę czytać jak nuty, aby z nich czerpał swe siły do dalszej w życiu masz nudy. Pokażę ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny i z nich cię będę jak z liter uczyć imienia ojczyzny. A jak ciebie kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łonu żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą był, że z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Tu, gdzie jest dom i twój i mój, tu, gdzie są lasy i rzeki nasze, tu, gdzie się urodził ojciec i matka, gdzie biały orzeł na sztandarze, gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga wyjdzie w zboża, gdzie na jeziorze trzcina chwiejna, gdzie dom poety w Czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. Tu biały orzeł, tu czarny węgiel, tu wszędzie Polska, tu ojczyzna.
Słowa zwykłe czy bliskie? 3 maja. Cóż to za data? Dla wielu młodych ludzi to jedna z nic nieznaczących uroczystości. Dziś, w XXI wieku, żyjącym w zawrotnym tempie, zdarza się, że negujemy wszelkie wartości. Odrzucamy autorytety, wysuwamy na nim pierwszy życie teraźniejszością. Coraz trudniej jest przekonać młodych ludzi do pamiętania o przeszłości. Buntujemy się bowiem przeciwko pompatycznym i górnolotnym słowom. Nudzą nas wiece, uroczystości, akademie, rocznice i święta. Ale czy tak być powinno? Przecież naród, który nie zna lub zapomina o swojej przyszłości, powoli ginie i nie zbuduje przyszłości. Zatrzymajmy się więc na chwilę, aby rozważyć te 3 jakże ważne w naszej historii słowa. Słowa, które widniały na sztandarach. Słowa, które zbudowały naszą przeszłość. Brzmią one: Bóg, honor, ojczyzna. Cóż znaczą te słowa dla młodego pokolenia? Czy możemy je wymazać z naszej świadomości? Każdy z nas ma prawo do własnych sądów i przekonań, ale żeby być w pełni wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa i zasady wolności. Mówimy, że 3 maja 1791 rok to Dzień Wolności dla Polaków. Jak to się więc stało, że nasi przodkowie przeszło 200 lat temu zrozumieli, co znaczy wolność? Dlaczego tę rocznicę nazywamy Świętem Wolności i Radości? Polska, kiedyś silna i niezdobyta, stała się w XVIII wieku targowiskiem próżności i prywatnej szlachty. Wewnętrzne kłótnie i sławy, a także wadliwy ustrój, którego symbolem stało się liberum veto i wolna elekcja, doprowadziły państwo na kraj przepaści. Młody i światły król Stanisław August Poniatowski chciał reformować państwo wbrew magnatom i masom szlacheckim. Ale szlachta, zapatrzona w przeszłość, walczyła przeciwko reformom w obronie źle pojmowanej wolności. Ojczyzna moja, na końcu się padła. Zamożna kiedyś ich sławę i siłę, ta, co od morza aż do morza władała. Kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Jakże ten wielki trup do żaru zrusza, gdy ciele była miliony dusza. Czegoż się błędną skarżasz, narodzie? Los twój zwalając na obcym ciski. Szukaj nieszczęścia w swej własnej swobodzie i bolej na jej opłakane zyski. Żaden kraj cudzej potęgi nie zbawił, który sam siebie pierwej nie osłabił. Skargawszy węzeł pokoju i zgody, niegdyś w najwyższej władzy osadzony, rozwinęliście się jako liche trzony, bez wodza, rządu, rady i obrony. Ostygło dobre publicznego serce, albo pochlebce, abyście oszczędce. Po pierwszym rozbiorze Polski nastąpił okres ożywionej działalności politycznej, mającej na celu zreformowanie ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała potrzeba odrobienia Polski. Jesienią 1788 roku Nowy Sejm zawiązuje się w konfederację pod laską Stanisława Małakowskiego i Kazimierza Wesperosa-Miechy. Obrady Sejmu dotyczyły reform ustrojowych i społecznych. W czerwcu 1790 roku uchwalono przedłużenie kadencji Starego Sejmu i dołączono nowy konwent poselski. Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja zawarła pokój ze Szwecją i doprowadziła do zwycięskiego końca wojny z Turcją. Jednocześnie starała się skierować uwagę państw europejskich na wypadki we Francji, żeby w ten sposób zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski doszedł do porozumienia z Austrią i zmierzał do odnowienia dobrych relacji z carycą rosyjską Katarzyną II. W parlamencie angielskim nie znalazł poparcia plan polegający na tym, aby przeciwstawić Polskę potędze rosyjskiej niepokojącej Anglię. Kraju szczególnie
coraz bardziej energicznie swoją działalność. Szukali poparcia u obcych dworów, podburzali zacofaną szlachtę przeciw projektom patriotów. Wtedy to, 3 maja 1791 roku, Sejm 4-letni uchwalił tak zwaną ustawę rządową. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania dłuższego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała bowiem nagląca potrzeba uczepienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii. Świat przewrócony nowymi nogami, starej Polski wkrótce ślady nie zostanie. Nie podoba się zrozumieć w tym chaosie, sami sobie głupko wiemy. Pana powoli. Nie tak zaparczywie. Trzeba się uczyć rozumu o tym. Stając w miejscu, niewiele zrobimy, gdy inni widzą. Zmiany w ustach Rzeczypospolitej potrzebne koniecznie. Nie mówię, aby wszystko wywracać, ale wiele się popsuło. Naprawdę należy. Ojczyzny ratować trzeba. Wielka ma zawitać zmiana. Wolność, równość wszystkich dana. Wszyscy zjednoczą się w pracy. Szlachta, mieszczanie i wieśniacy. Wszyscy siadają po sporu, jakby do jednego stołu. Lecz wszyscy też w równej mierze. W Polsce winni służyć szczerze. Od miesięcy